rozpoczęło się od obustronnych ataków. Solidnie robili to jednak goście. W tym wypadku Ozimek, będąc w trudnej sytuacji, trafił tylko boczną siatkę. O pechu może mówić Zagórski. Jego ładna akcja indywidualna, strzał trafia w słupek. Wraz z upływem czasu drużyny zaczęły grać coraz ostrzej. Atmosfera z murawy przeniosła się na trybuny. W 35 minucie meczu policja przeprowadziła bezpardonową akcję w sektorze zajmowanym przez kibiców z Zabrza. Na ile uzasadnione były tak ostre działania, trudno ocenić. Pod koniec pierwszej części gry przewaga Zabrzan była zdecydowana. Gospodarze zaczęli popełniać błędy w obronie. Jednak Lech pokazał w tym wypadku wysokie umiejętności. W drugiej połowie chorzawianie zaczęli coraz częściej niepokoić bębna. W tej sytuacji Dąbrowski musiał jednak uznać wyższość bramkarza Górnika. W 70 minucie Piotrowicz sfaulował Probierza przy linii końcowej boiska. Sędzia Piotr Werner, który w sobotę obchodził urodziny, miał wątpliwości, czy było to w obrębie pola karnego. Po chwili wskazał jednak na 11. Karnego pewnie wykorzystał kapitan ruchu Mirosław Jaworski. Do końca spotkania gospodarze kontrolowali sytuację, a wysiłki Zabrzan nie przyniosły bramkowego efektu. Ruch Górnik 1-0.